Zamykamy oczy, skupiamy się na oddechu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Przywołuję moją duchową rodzinę. Wołam moje babcie i prababcie. Wołam moich ojców i praojców, wszystkich wielkich przodków również. Przodków ziemi, na której się narodziłam, stróże tej ziemi, na której jestem. Stróży ziemi, która opiekowała się i opiekuje moimi zmarłymi. Stróży tej ziemi, która mnie woła. Wołam wielkich przodków gwiazd. Wołam Mondoro Mashikiro Makompwe. Wołam wielkie duchy lwów. Wołam wodę i syrenki śpiewające w wodzie. Krasnoludki bawiące się w przyrodzie. Anioły stróże i wielkiego ducha. Proszę o ochronę, aby wszystko, co niepotrzebne, zostało ode mnie zabrane. Proszę o pomoc dla ludzi, aby nie cierpieli tak strasznie. Proszę o mądrość, abym wiedziała, kiedy robić i co, a kiedy nie. O mądrość ducha, która różni się od ludzkiej. Wołam bogini, wołam Boga. Jestem waszą córką, waszym synem. Powołaliście mnie, więc jestem. Bądźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie z nami ludźmi. Pomóżcie nam otworzyć nasze serca, uzdrówcie to, co boli. Sprawcie, aby to, co ciężkie, stało się lekkie. Prosimy o wasze prowadzenie, waszą opiekę, abyśmy razem napisali najpiękniejszą opowieść możliwą o naszym życiu. Abym stała się godnym przodkiem dla tych, którzy po mnie przyjdą. Aby to, co przeze mnie przechodzi, aby to było coś pięknego. Oddychamy dalej. Dziękujemy. Teraz wyobraź sobie, wejdź w swoją własną wyobraźnię, odnajdź tam siebie. Znajdujesz się w pięknym, bezpiecznym miejscu. Jest to twoje piękne, bezpieczne miejsce. Może na górze, może obok rzeki, może przy oceanie, może nawet w gwiazdach. Poczuj to miejsce, poczuj tą lekkość, która przychodzi z tym miejscem. Poczuj tam siebie. Poczuj, kim jesteś, kiedy się nie boisz, kiedy wychodzisz ze swojego życia. Słyszysz, że ktoś nadchodzi. Patrzysz i pojawia się przed tobą stróż, twój stróż, w formie zwierzęcej lub ludzkiej, lub zupełnie innej. Poczujcie stróża. Porozmawiajcie z nim. Proście o to, co jest wam w tej chwili potrzebne. Teraz czujesz, że ktoś za tobą stoi. Odwracasz się
i widzisz za sobą swoją mamę. A za nią widzisz, że stoją jej rodzice. A za nimi ich rodzice. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż ci wszyscy ludzie dotykają horyzontu i zatapiają się w mgle. Jest ich bardzo dużo. Patrzą na ciebie życzliwie, uśmiechają się. Są po twojej stronie. Jak się z nimi czujesz? Czy jest coś, co chcesz im powiedzieć? Możesz im powiedzieć. Z tego grona ktoś, jeden czy grupa osób, teraz do ciebie wychodzi. Chce z tobą porozmawiać. Czy może grupa osób chce z tobą porozmawiać? Porozmawiajcie. Oddychamy dalej. Dziękujecie sobie nawzajem. Potem podchodzisz może do swojej mamy, a może do kogoś innego w tym gronie. I przytulasz mamę albo kogoś innego. Jak tylko przytulasz tą osobę, to czujesz, że to połączenie między wami, że to światło między wami, że ono natychmiast łączy się ze wszystkimi w tej grupie, ze wszystkimi twoimi przodkami. I to światło teraz wypełnia całą przestrzeń, w której jesteś. I to jest światło miłości. I czujesz to w swoim sercu. I czujesz wielką ulgę, która przychodzi z tą miłością. Która sprawia, że wiesz, że nie jesteście sami. Podziękuj teraz rodzinie swojej mamy, wszystkim przodkom. Dziękujemy. Teraz znowu czujesz, że ktoś za tobą stoi. Odwracasz się i widzisz za sobą tatę. A za nim jego rodziców i za nimi jeszcze ich rodzice stoją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż ci wszyscy ludzie, rodzina twojego taty, dochodzi do horyzontu i zatapiają się w mgle. Jest ich nieskończona ilość. Do samego początku czasu tam sięgają. Popatrz na nich. Oni na ciebie patrzą, uśmiechają się, a może nie,
może robią co innego? Jak się z nimi czujesz? Może masz im coś do powiedzenia, może chcesz im coś powiedzieć. Możesz im powiedzieć. Z tego grona ktoś, jedna osoba czy grupa osób do ciebie wychodzi. Chce z tobą porozmawiać. Porozmawiajcie. Teraz podchodzisz może do swojego taty, a może do kogoś innego i przytulasz tę osobę. I przytulając tą osobę, tworzycie światło miłości, które teraz rozlewa się. To jest jakby to światło łączyło cię ze wszystkimi tymi osobami. I to światło miłości szerzy się, szerzy się, szerzy się. I czujesz to światło miłości. I czujesz i czujecie wszyscy, że nie jesteście sami. I że ty jesteś częścią ogromnej miłości, tak samo jak wszyscy ci ludzie. I że ta wasza miłość jest błogosławieństwem. Dziękujecie sobie nawzajem. Podziękuj rodzinie ojca. Oni zawsze z tobą są. I wracasz do siebie, do stróża, który cały czas jest z tobą. Dziękujecie sobie nawzajem teraz, ty i stróż. I powoli wracasz do siebie. Tam, gdzie jesteś. Na ziemi. I otwierasz oczy. Dziękuję.